Dzień dobry, zapraszam na kolejny motodziennikowy ranking. To co robię, robię od dość dawna, to ze 25 lat będzie, więc trochę wrażeń i emocji się zbierało i pomyślałem, że dziś podzielę się kolejną ich porcją. Tym razem pięć wielkich wow, pięć wspaniałych motoryzacyjnych przeżyć, o które paradoksalnie wcale nie tak łatwo, bo większość aut jest do siebie mniej lub bardziej podobna, ale czasem. Zacznijmy od miejsca piątego, ksenony. Pierwszy kontakt to pewnie końcówka lat 90. i jakieś BMW 7 albo S-Klasa, pod strzechy, czyli do aut segmentu D potem C trafiły one w latach 2004-2006 i stała się jasność. Komfort podróżowania po zmroku poprawił się w sposób spektakularny. Dziś, jak co siedzie z naprzeciwka, to trudno się zorientować, czy to ksenon, czy LED mają podobną barwę, ale te 15 lat temu delikatna niebieska poświata była obiektem pożądania do tego stopnia, że dość szybko pojawiły się w sprzedaży zwykłe żarówki halogenowe z niebieskim kapturkiem. Chyba dawało to mniej światła niż zwykła żarówka, ależ pan był. Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku można już było kupić zestawy umożliwiające przerobienie większości aut na ksenony. Było to i jest w dalszym ciągu nielegalne, bo przepisy wymagają jeszcze automatycznego układu poziomowania i spryskiwaczy. Od siebie dodam, że miałem kłopot z przyzwyczajeniem się do świateł ledowych. Pierwsze konstrukcje powodowały szybsze zmęczenie nocną jazdą, chyba mi trochę przeszło, ale i tak moje oczy wolą ksenony. Na miejscu drugim Pierwsze elektryczne auto dostępne w naszym kraju. Przełom 2010 i 2011 roku. Mitsubishi i Mijew. Za 160 tysięcy złotych dostawaliśmy autko wielkości łupiny po orzeszku. Małe, ciasne, ale elektryczne. I Mijew ładował się wolno, za to szybko rozładowywał. Realny zasięg to jakieś 120-130 km, Ale wrażenia z bezszelestnej jazdy oraz pewnego przecierania szlaku elektrycznej motoryzacji, która 10 lat temu wcale nie jawiła się jako przyszłość, były niezapomniane. Choć zdarzało mi się jeździć elektrykami już wcześniej. Co pewnie starsi widzowie motodziennika pamiętają. Jeździliśmy nawet po Polsce, przygotowując materiały specjalne. To rok 2007-2008. Kryzys, droga ropa, tani dolar, wszyscy wtedy kombinowali. W 2007 roku odwiedziliśmy Radom i zakład naprawczy taboru kolejowego. Jeździliśmy prototypową Elipsą. Polacy znowu byli pierwsi. To ironia oczywiście, nawiązująca do Beskida i Twingo, bo Elipsa była w zasadzie, tak jak Citroen Ami, pojazdem wolnobieżnym. Prędkość maksymalna do 50 km na godzinę, niecałe 2,5 metra długości, za to masa własna 700 kg, z czego prawie 250 to akumulatory trakcyjne. Kwasowe, jeśli dobrze pamiętam. Ami waży 225 kg mniej, ale pakiet baterii jest pewnie z 10 razy lżejszy. W planach była produkcja 1000 sztuk rocznie, różne wersje z zabudową, skrzynią, drzwiami... Ale nic z tego nie wyszło. Na miejscu trzecim. Hybryda. Zanim ruszyliśmy w stronę elektryków, był to i nadal jest doskonały etap przejściowy. Pierwsza możliwość zabrania na testy to oczywiście Prius drugiej generacji i jakiś 2004 albo 2005 rok. I pierwsze wrażenie było super, bo to całkiem znośnie jeździło, pod warunkiem, że nie korzystaliśmy z autostrady. Bardzo mało paliło i nawet 2 km można było jechać na samym prądzie. Z Priusem trzeba było współpracować, nauczyć się go trochę, zmienić nawyki i przyzwyczajenia, jeśli miało być oszczędnie. Dodatkowa refleksja, wnętrze, choć bardzo czyste w formie i wygodne w obsłudze, było dla mnie mieszanką nowoczesności i materiałów z recyklingu. Nie wiem, czy to wada, czy zaleta, ale do Priusa to zdecydowanie pasowało. I miejsce drugie przed nami. Rok 2004, prezentacja Skody Octavii 2, 2 litry diesel, 150 koni i skrzynia DSG, dwusprzęgłowa. Pierwsze Volkswageny plus przystawki wyposażone w DSG lepiej przyspieszały i mniej paliły od swoich odpowiedników ze skrzynią manualną. Ale nie to robiło największe wrażenie. A to jak szybko skrzynia zmieniała biegi. Czasem się myliła, owszem, ale automat przestał być już synonimem leni i ospałej zmiany przełożeń. Z czasem własne skrzynie dwusprzęgłowe zaczęła robić konkurencja. Ford miał Powershifta, wiemy, że to skrzynia przeklęta. Renault miało konstrukcję nieco trwalszą niż Ford, ale za to auta w nie wyposażone więcej paliły i gorzej przyspieszały niż odpowiedniki z manualem. Ciekawe rozwiązania pokazały też Alfa Romeo, fajna skrzynia i Mitsubishi w modelu Lancer Evo, potem w Lancerze Reliard, bardzo fajna skrzynia. I miejsce pierwsze największe wow, zawieszenie pneumatyczne. W pierwszej dekadzie 20 wieku wiele firm eksperymentowało z amortyzatorami o zmiennej sile tłumienia. Delphi miało ciecz magnetorologiczną, czyli zmieniającą właściwości fizyczne pod wpływem elektromagnesu. W innych konstrukcjach firmy Zach's dla przykładu były sterowane elektrozawory, które zmieniały charakterystykę tłumienia drgań. I jedno i drugie rozwiązanie jakoś tam działało, ale tak do końca nigdy nie dawało frajdy. Ani Flexride z Opla, ani z Volvo. Był to po prostu bajer do opowiadania kumplom przy piwie. Dopiero DCC, adaptacja Zawieszenie z Audi, Volkswagena i Skody zaczęły robić robotę. Zwłaszcza w oktawi trzeciej, która była dość lekka, bo w czwartej działanie nie jest już tak wyraźnie zauważalne. Ale dobre pneumatyczne zawieszenie zawsze zmieniało auto ze zwykłego we wspaniałe. Nie jest to żadna nowość. Z miechami powietrznymi eksperymentowano jeszcze przed wojną. W Mercedesie pojawiło się ono w latach 60. W latach 50. połączenie hydrauliki i sprężonego powietrza trafiło przecież do Citroënów. Ale pierwsza dekada XXI wieku ponownie. Spopularyzowała to rozwiązanie i pneumatyczne zawieszenie można było znaleźć nie tylko we flagowym Mercedesie klasy S, ale również tańszej klasie E. W której to zarówno w W211, jak i w W212 działało ono świetnie. Oczywiście dopóki się nie popsuło. Jednak dwa auta, które zrobiły na mnie największe wrażenie, jeśli chodzi o komfort podróżowania i niezrównaną finezję zawieszenia, to Rolls-Royce Dawn i najnowsza klasa S. Rollsa miałem na teście długodystansowym i oddawałem go niemal ze łzami w oczach. Mercedesa zabrała laweta i nie machałem na pożegnanie. Zbyt strokate wnętrze, nieprzyjemna obsługa, ale zawieszenie wybitne, dużo lepsze niż w odpowiednikach BMW 7 i Audi A8. I to tyle na dziś. Zapraszam na najbliższy poniedziałek na Motodziennik i przyszły czwartek albo piątek na ranking, w którym pokażę Państwu pięć aut, w których zmiana generacji nie wyszła na dobre. Do zobaczenia, do usłyszenia.